Zima to dobra pora do obserwacji jeleni, bo te zwierzęta zbierają się w wielkie chmary. W Beskidzie Niskim, na Pogórzu Przemyskim, a szczególnie w Bieszczadach, jednocześnie można zobaczyć ponad 100, a czasami nawet 200 sztuk. Zazwyczaj są to łanie i młode byki. Stare samce trzymają się osobno. Zimą jelenie zrzucają poroża, więc dla laika rozpoznanie z daleka łani od byka może być trudne. Najłatwiej obserwować te zwierzęta podczas ciężkich zim, kiedy jest wysoka pokrywa śniegu. Jelenie zbliżają się wówczas do siedzib ludzkich i chętnie korzystają z karmy wykładanej im przez leśników i myśliwych.